Ośrodek szkoleniowo-edukacyjny Czerdworek w Przysietnicy był bazą zorganizowanych w październiku bieżącego roku polsko-ukraińskich warsztatów hipicznych Edukacja, Rehabilitacja, Sport. Wydarzenie odbywało się w ramach programu Erasmus+. W ciągu 15 dni młodzież, po 23 osoby z Polski i Ukrainy, poznawała arkana jeździectwa, odbywała praktyki w okolicznych ośrodkach konnych, a przede wszystkim poznawała się wzajemnie. Organizatorem była Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych Inicjatywa w Łężynach w partnerstwie z Centrum Kultury i Rozwoju Horyzont w Połtawie. Było to wyjątkowe i cenne doświadczenie, ponieważ siłą projektu była jego różnorodność. Uczestniczyły w nim osoby o różnym poziomie umiejętności, od zawodowych jeźdźców, instruktorów, zawodników, studentów i uczniów, aż po początkujących, jak również osoby niepełnosprawne. Uczestnicy nie mieli dosłownie chwili wytchnienia, ponieważ zasadą były działania praktyczne, jazdy. Te odbywały się przede wszystkim podczas wyjazdów studyjnych. Uczestnicy kilkakrotnie odwiedzili ośrodek hodowli konia huculskiego w Odrzechowej. Dla wielu osób była to pierwsza i jedyna w swoim rodzaju okazja do poznania koni rasy huculskiej. Zwierzęta te, choć nieduże, to jednak mają silny charakter. Możliwości te mieli okazję poznać podczas rajdów terenowych po malowniczych wzgórzach i dolinach Beskidu Niskiego. Dużą atrakcją dla uczestników była możliwość przejażdżki maratonką, czyli jednoosobową bryczką. Posiadanie maratonki stało się marzeniem niejednego z nich. Oprócz wizyt w Odrzechowej, uczestnicy warsztatów odwiedzili okoliczne ośrodki jeździeckie. Byli m.in. w klubie jeździeckim w Lalinie, gdzie ćwiczyli skoki przez przeszkody. Odbyli również zajęcia w znanym nie tylko w Małopolsce folwarku Toporzysko pod Jordanowem. Na liście tej nie mogło zabraknąć matecznika Fundacji Inicjatywa, czyli stajni country w Łężynach, gdzie odbywały się zajęcia praktyczne z zakresu hipoterapii. Uczestnicy projektu mieli okazję odwiedzić stajnie, poznać utrzymywane tam konie oraz inne zwierzęta, owce kameruńskie i daniele, odbyć przejażdżki, a przede wszystkim dokładnie zapoznać się ze specyfiką prowadzonych w country zajęć terapeutycznych i zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności praktyczne. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że na pierwszym miejscu stawiają zamiłowanie do koni i możliwość przebywania z nimi. Swoją pasją chcieliby dzielić się z innymi. Umożliwia im to właśnie udział w takich projektach jak ten. Kilkunastodniowy pobyt młodzieży z Polski i Ukrainy obfitował w liczne atrakcje przygotowane przez uczestników. Trudno wymienić je wszystkie. Najważniejsza była integracja, poznanie i zacieranie różnic kulturowych. Sprzyjały temu debaty i spotkania, podczas których młodzież z obu krajów przybliżała sobie nawzajem swoje ojczyzny czy regiony. Były wieczory z kulturą polską i ukraińską, w czasie których uczestnicy prezentowali swoje talenty. Przeżyliśmy razem niezapomniane chwile. Jestem przekonana, że zdobyta wiedza i umiejętności przyniosą korzyść wszystkim uczestnikom i że nawiązane tu znajomości zaowocują w przyszłości. Z tej mąki na pewno będzie jeszcze chleb, podsumowała projekt prezes Fundacji Inicjatywa Olena Garan. Realizatorem projektu Warsztaty Hipiczne Edukacja, Rehabilitacja, Sport jest Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych Inicjatywa w Łężynach, Polska, w partnerstwie z Centrum Kultury i Rozwoju Horyzont w Połtawie, Ukraina.